Buenas, witam Cię serdecznie na hiszpański Zapytaj Poliglotę. To nagranie z serii Un Momento, por favor i wyjaśnię Ci w nim użycie słów cerca i lejos. Zapraszam. Cerca znaczy blisko. Powiemy na przykład Vivo cerca de mis padres. Mieszkam blisko moich rodziców. Albo La tienda está cerca del hotel. Sklep jest blisko hotelu. Albo No hay ningún supermercado cerca de aquí. Nie ma żadnego marketu blisko stąd. Słówko cercano znaczy bliski, a czasownik acercarse znaczy zbliżać się, przybliżać. Na przykład se acercaron al coche, przybliżyli się do samochodu. Lejos znaczy daleko. Na przykład ella vive muy lejos, ona mieszka bardzo daleko. Albo él trabaja lejos de su casa, on pracuje daleko od swojego domu. Albo la playa no está lejos, plaża nie jest daleko. Słówko lejano znaczy daleki, a czasownik alejarse oznacza oddalać się. Mam nadzieję, że seria Un Momento Por Favor przybliża Ci zagadnienia związane z nauką języka hiszpańskiego w łatwy i skuteczny sposób. Chcesz nauczyć się języka hiszpańskiego szybko i skutecznie? Zapisz się na intensywny kurs od podstaw hiszpański w 3 miesiące. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, a do tego otrzymasz pakiet dodatkowych materiałów, jak gotowe notatki, audio nagrane przez Hiszpanów, fiszki w aplikacji, nagranie wideo z każdej lekcji oraz stały kontakt w grupie. Link jest w opisie tego nagrania. Obserwuj hiszpański Zapytaj Poliglotę na YouTubie, Facebooku i Instagramie, gdzie codziennie publikuję ciekawe i przydatne zwroty. Nos vemos pronto.